Potop na południu. Spadło ponad pół metra deszczu, zalane lotnisko, drogi i setki samochodów. Potężna rekordowa ulewa uderzyła w południową Florydę. Co ciekawe, miała miejsce w kwietniu, który uchodzi w tym regionie naszej planety za miesiąc suchy. Zalane zostało lotnisko i wiele dróg. Setki samochodów zostało zniszczonych przez wodę, która miejscami miała ponad pół metra głębokości. Najgorsza sytuacja była w Fort Lauderdale, gdzie niemal stacjonarna burza wywołała gwałtowną powódź i zamieniła główne drogi i rzeki w jeziora. Ogłoszono stan wyjątkowy, bo wiele dróg nadal jest zalanych, a lotnisko w mieście pozostaje zamknięte. Potop na południu Florydy. Meteorolodzy z NWS wydali alarm powodziowy dla Fort Lauderdale, a także obszarów w pobliżu Hollywood i Dania Beach. Generalnie ostrzeżenie przed powodzią błyskawiczną obowiązywało w hrabstwie Broward. W wyniku niemal stacjonarnej ulewy związanej z burzą setki samochodów utknęło na drogach. Duże części miasta znalazły się pod wodą z powodu bezprecedensowej ilości opadów, poinformował we wpisie burmistrz Fort Lauderdale Dean Trantalis. Ulewne opady deszczu zmusiły władze międzynarodowego lotniska Fort Lauderdale Hollywood do jego zamknięcia, gdy pas startowy i okoliczne drogi zamieniły się w jeziora i rzeki. Liczni kierowcy zostali zmuszeni do porzucenia swoich pojazdów, bo woda zalała silniki pojazdów lub uniemożliwiła dalsze przemieszczanie. Z powodu ekstremalnych opadów deszczu i powodzi zamknięto również szkoły publiczne w hrabstwie Broward. Nadal nie wiadomo, ile dokładnie spadło deszczu. Opieramy się obecnie na nieoficjalnych danych, a te wskazują 25,91 cala w ciągu 24 godzin w Fort Lauderdale. Niektóre dane mówią nawet o 30 calach. W USA sumę opadów nie podaje się w milimetrach jak w Europie, a w calach. W tym przypadku możemy więc obliczyć, że w rejonie gwałtownej powodzi mogło spaść. Jeden cal wynosi 2,54 cm, co najmniej 66,04 cm wody, czyli 660,4 litrów wody na metr kwadratowy ziemi. Największa część tych opadów spadła w ciągu 8 godzin w minioną środę 12 kwietnia. Jeśli suma opadów wynosząca 25,91 zarejestrowana w Fort Lauderdale zostanie potwierdzona, to będzie to największa 24-godzinna suma opadów zarejestrowana w stanie Floryda. Aktualny rekord wynosi 23,28 cala i pochodzi z Key West z 11 listopada 1980 roku. Jest to sytuacja wyjątkowa, bo kwiecień na południu Florydy nadal uchodzi za miesiąc suchy. Średnio w tym miejscu spada tylko 3,7 cala deszczu. Teoretycznie taka powódź może się zdarzyć raz na 1000 lat, czyli jej prawdopodobieństwo w danym roku wynosi zaledwie 0,1%, twierdzą amerykańscy meteorolodzy z NWS. Silne tornado zarejestrowano w Turcji 10 kwietnia 2023 roku. Tornado uderzyło w obszar północnej prowincji Aksaray. Lej wirującego powietrza przeszedł przez obszary wiejskie miejscowości Kamili, Afsar, Kirimini i Gollu. Co ciekawe, zawaliła się wieża minaretowa meczetu w Gollu. Przebywający w środku 26-letni mężczyzna został ranny przez spadające gruzy. Nad Turcją w najbliższych dniach nadal utrzyma się zmienna pogoda. Żywioły w ostatnich miesiącach nie oszczędzają mieszkańców Turcji. Po śmiertelnych trzęsieniach ziemi teraz ponownie zagrożenie ze strony pogody powoduje spore straty. Za kilka dni aura powinna się jednak nieco ustabilizować nad tym krajem, zwłaszcza między 14 a 18 kwietnia. Wówczas będzie sporo chwil ze słońcem, a przelotne opady wystąpią tylko lokalnie. Chociaż człowiek potrafi manipulować pogodą, to jednak nie potrafi nad nią do końca zapanować.